Siemaneczko, z tej strony Sigu, a w dzisiejszym filmie oczywiście omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite. A są one dzisiaj naprawdę ciekawe, także oglądajcie ten film do końca. Na samym starcie zachęcam was do zostawienia subika oraz łapki w górę, jeśli film wam się spodoba, oraz nie zapomnijcie o kodzie SIGUSIEK w sklepie z przedmiotami. Będzie mi naprawdę, naprawdę miło. No i napiszcie w komentarzu na przykład słowo zombie, a ja wam wtedy przypnę serduszko. Także myślę, że to już by było na tyle ze wstępu, także widzowie, przechodzimy do tych najciekawszych nowości. A pierwszymi rzeczami, które mogą was naprawdę zainteresować, bo dużo osób się mnie pytało w komentarzu, to powroty, słuchajcie, halloweenowych skinów. I dostaliśmy właśnie dużo informacji o skinach, które były naprawdę dawno temu w sklepie, a teraz właśnie z okazji tego Halloween do tego sklepu powrócą. Pierwszym takim skinem, który przewinął się w komentarzach naprawdę wiele razy, jest Michael Myers. Słuchajcie, ten skin był widziany 346 dni temu, i został zaktualizowany właśnie do trafienia do sklepów to Halloween. Więc to jest naprawdę super informacja, jeśli ktoś właśnie takiego skina chciałby kupić. No i pamiętajcie, że właśnie tak jak w przypadku tamtego Halloween, ten skin Michaela Myersa wraca tylko na Halloween, czyli pojawia się raz w roku właśnie w sklepie. Więc jeżeli tym razem go też nie kupicie, to będziecie musieli czekać kolejny rok. Także jeśli komuś się podoba, to niech kupuje i po prostu korzysta z okazji. Przechodząc do następnych skinów właśnie, które zostały zaktualizowane i trafią do sklepu po naprawdę długim czasie, nawet po roku właśnie od Halloween, to są na przykład to skiny takie jak Ghost Rider, który był 193 dni temu, mamy Salvadora 345 dni temu, Wraf 346 dni temu oraz Jacka Skellingtona, który był właśnie w sklepie ostatni raz 312 dni temu. I słuchajcie, ja na przykład tego Jacka sobie myślę, że kupię, bo naprawdę mi się podoba. I na kupienie tych skinów jest szansa raz w roku, także naprawdę polecam wam, jeśli coś wam wpadnie w oko. I słuchajcie, ostatni skin, a raczej dwa skiny, które myślę, że was bardzo zainteresują, ponieważ te skiny były ostatni raz 1000 dni temu. Słuchajcie, 1000 dni temu, czyli 3 lata temu były ostatni raz te skiny w sklepie i jest to, słuchajcie, pakiet Venoma. Właśnie Eddie Brock był widziany ponad 1000 dni temu, a Venom ponad 400 dni temu i te właśnie skiny zostały zaktualizowane, no i właśnie pojawią się już niedługo w te Halloween, także myślę, że naprawdę fajna okazja, żeby sobie go kupić, ponieważ możliwe, że również i tym razem po prostu nie będzie go w sklepie przez tak długi czas. Więc myślę, że naprawdę większości z was te informacje się spodobają po prostu, że te skiny wracają do sklepu i będziecie mogli je ponownie kupić i możecie pochwalić się w komentarzu, czy na któregoś z tych skinów czekaliście i czy sobie właśnie jakiegoś z nich kupicie. A my przechodzimy, słuchajcie, do kolejnego tematu i jest to również temat o skinie, ale o darmowym skinie właśnie za PS Plusa. I słuchajcie, już wam mówiłem o tym na poprzednim filmie, ale teraz również o tym wspomnę, bo pewnie duża ilość z was po prostu tego filmu nie oglądała i jeszcze może o nim nie wiedzieć. Także widzowie, właśnie z plików gry został wykopany nowy skin, a raczej nawet cały pakiet, który będzie dostępny za darmo właśnie dla użytkowników PS Plusa. I słuchajcie, właśnie tak wygląda ten skin, jest to skin właśnie Kobalta, takiego śnieżnego i słuchajcie, właśnie będziemy mogli go odebrać już niedługo, posiadając PS Plusa. A jeśli ktoś nie posiada PlayStation, to zawsze będzie mógł poprosić jakiegoś kolegę, który ma PlayStation, albo właśnie za pomocą jakiegoś innego sposobu właśnie sobie ten cały pakiet odebrać. Także myślę, że naprawdę to jest mega spoko opcja. Moja siostra na szczęście również posiada PS5, więc ja myślę, że właśnie taki pakiecik sobie odbiorę. Więc myślę, że to wszystko właśnie z informacji o tym skinie, a my przechodzimy do kolejnego newsa i jest to, słuchajcie, właśnie wyciek informacji dotyczących końcowego eventu właśnie naszego chapteru 5. No i właśnie HypeX stawił nam posta, na którym właśnie opisuje te wszystkie informacje, jakie udało się uzyskać i są to na przykład takie informacje, że właśnie data eventu planowana jest na 1 listopada, czyli to będzie piątek. I słuchajcie, dostaliśmy również takie informacje, że będzie ona posiadała 6 faz, więc no naprawdę nie wiem, czego możemy się spodziewać, no ale będzie właśnie 6 faz, no i słuchajcie, będziemy również mieli post-eventowy ekran. Czyli tak jak mieliśmy na przykład kiedyś właśnie taką czarną dziurę, no to tym razem również po właśnie evencie będziemy mieli ekran i po prostu będziemy mogli na niego popatrzeć. No i ten końcowy ekran wyświetla wam się właśnie na ekranie, jesteśmy w takim kosmosie, mamy tutaj na przykład drifta z jakimś ogniskiem, skina Kamisie
oraz właśnie jakieś na przykład tutaj wieża z tiltedów latająca, no i podgląd na mapę. Także zapowiada się naprawdę ciekawie, będziemy musieli poczekać jeszcze właśnie pół miesiąca na ten 1 listopada, no i wtedy zobaczymy, czy faktycznie Epic Games przygotowało dla nas coś fajnego. Przechodzimy do następnego newsa, a jest to nowy starter pack, który pojawi się właśnie w chapterze drugim, czyli po prostu w następnym sezonie, no ale jest on właśnie chapterem drugim OG. Także słuchajcie, właśnie dla niektórych może to być fajna informacja, bo wiem, że dużo osób kupuje te starter paki i właśnie w starter paku będziemy mieli oto takiego skina. Będzie to właśnie Raven i będzie właśnie to taka babeczka fioletowa z plecakiem fioletowego kruka oraz 2 kilofami. W sensie, żeby nie było, to jest 1 kilof, ale chodzi mi, że jest po prostu podwójny. No i oczywiście standardowo będziemy mieli do tego pakieciku 600 V-Bucksów, no i prawdopodobnie cena będzie około 18 zł, tak jak jest to teraz. Także napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się taki zestawik, czy sobie kupicie takiego starter paka, a my myślę, że przechodzimy do następnego tematu, który powinien się spodobać części z was. Ponieważ teraz będziemy gadać o fałdolcach, a konkretnie o zwrocie fałdolców dla niektórych graczy za konkretną rzecz. No i tą sekretną rzeczą jest właśnie mini pas w LEGO. LEGO Fortnite Status wstawiło nam takiego pościka, że właśnie mieli jakiś problem z właśnie tym pasikiem, mini pasikiem w LEGO i postanowili, że dadzą każdemu graczowi, który grał w LEGO Fortnite od ostatniego update'u, właśnie dadzą takie 2000 tych punkcików do mini karnetu. Oprócz tego, jeżeli ktoś z was kupił poziom lub dwa poziomy w tym mini karnecie LEGO, no to właśnie zostaną te fałdolce, które wydał na te poziomy, zwrócone na jego konto. Także jeżeli kupiliście jakieś poziomy w LEGO pasie, no to te fałdolce będziecie mieli za niezwrócone. A teraz wracamy się troszeczkę do poprzednich filmów, ponieważ chcę wam przypomnieć, że właśnie 22 października będziemy mieli Symbiot Cupa, czyli będzie to turniej duo, na którym właśnie za zdobywanie konkretnych punktów będziemy mogli razem ze swoim kolegą zdobyć aż 2 skiny. Będą to właśnie oto takie skiny Venoma, no i będziemy mogli je zdobyć za darmo, co jest naprawdę spoko opcją, a jeśli komuś się podobają te skiny, a na przykład nie uda mu się wygrać tego turnieju, no to właśnie te skiny również 2 dni później trafią do sklepu, no ale już właśnie za fałdolce. Więc polecam wam naprawdę spróbować wziąć udział w tym turnieju, naprawdę nie jest trudne wygranie takiego skina, bo może wam się akurat poszczęści. Oprócz tego, widzowie, przypominam, że mamy również w Fortnite aktualnie do zdobycia darmowy ekran wczytywania Koszmarów Czar 2024, który myślę, że jest ciekawy dla na przykład kolekcjonerów. I słuchajcie, taki ekran wczytywania możemy zdobyć, rozwiązując puzzle na właśnie streamie Fortnite'a na Twitchu. Całość polega na tym, że po prostu wchodzimy na Twitcha, na kanał Fortnite'a, oglądamy streama, na tym streamie będą pojawiać się co jakiś czas puzzle, no i jak uda się ułożyć te puzzle, to wtedy dostaniemy właśnie taki ekran wczytywania. Będę z wami szczery i moim zdaniem jest to troszeczkę strata czasu, no oczywiście jak mówię, dla kolekcjonerów to jest fajna rzecz, no ale dla nas, jeśli kogoś nie interesują te ekrany wczytywania, bo naprawdę ma ich strasznie dużo, no to ja bym na waszym miejscu po prostu tego nie robił. Jeśli to byłby plecak albo kill off, no to wtedy okej, no ale ekran wczytywania to jest po prostu troszeczkę nudna ta nagroda. Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z moją opinią, a to by było, widzowie, na tyle z właśnie najciekawszych nowości ze świata Fortnite'a. Przypominam wam, żebyście zostawili subika oraz łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał. Nie zapomnijcie wpisać mojego kodu SIGUSIEK w sklepie z przedmiotami, będzie mi naprawdę strasznie miło. No a ja myślę, że to by było na tyle z tego materiału. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!